Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak w prosty sposób i szybki zrobić napis, który możemy wykonać, żeby ozdobić jakieś pudełko, napisać datę, imię dziecka, czy na przykład tak jak ja, na skrzyneczkach, na różne akcesoria, po prostu podpisać sobie te skrzyneczki. Do tego celu użyłam takich formatek z MDF-u, takich medalionów okrągłych, tam mają one około 10 na 4-5 cm. Z MDF-u maluję je z każdej strony farbą akrylową. No musimy to zrobić co najmniej 2-3 razy, żeby ten powierzchnię MDF-u przykryć, żeby w miarę były pokryte dokładnie. Tutaj będę nakładać, zczyszczę troszeczkę i nałożę kolejną warstwę farby. Tutaj to nakładam przy pomocy gąbki, no, tak zwaną taką metodą gąbkowania, czyli nie maluję pędzlem, tylko taka powierzchnia troszeczkę będzie chropowata. Już będzie mi to akurat pasowało do mojego pomysłu, do którego wykorzystam później te napisy. Oczywiście pozostawiamy do wyschnięcia, gdy już te nasze bazy mamy gotowe, wymalowane na odpowiedni kolor, lakierujemy je lakierem matowym, czy też w połysku, to już w zależności od końcowej pracy. Ja tutaj nałożyłam połysk. I teraz najważniejszy moment. Tutaj mamy napisy, które drukujemy na drukarce laserowej w odbiciu lustrzanym. Tak przygotowane napisy umiejscowimy sobie na przedmiocie, na którym chcemy, żeby one się nam pojawiły. Mocno musimy je przykleić, żeby nam się na pewno nic nawet nie drgnęły, nie przesunęły. I teraz bierzemy preparat Pentaru, taki transfer ekspresowy. To jest bardzo wydajny, taka buteleczka 25 ml, to wystarczy nam na wiele prac. I tutaj takim wacikiem do uszu dosłownie zamaczamy w tym preparacie. Nadwyżkę osączamy na ręczniku papierowym i nakładamy. I teraz takim drewnianym jakimś patyczkiem dociskamy, pocieramy jakby tą powierzchnię papieru. I tak nam właśnie powstaje napisik. Bardzo prosty i łatwy sposób. Napisy możemy bardzo wyraźne zrobić w dowolnym kolorze. Czyli jeszcze raz drukujemy na drukarce laserowej. Przykładamy i tak jak mówię, kropeleczka tego preparatu wystarczy, żeby taki napis, powiedzmy 10-centymetrowy, wykonać. Oczywiście, żeby nie za dużo tego preparatu nakładać. Tu osączamy nadwyżki, pocieramy napis. Wtedy on staje się nam bardziej widoczny. I teraz patyczkiem dociskamy, pocieramy ten nasz napis. Tu sobie możemy sprawdzić, lekko uchylając, czy wszystko nam się dobrze odbiło. Jeśli nie, to jeszcze raz poprawiamy, żeby napis był po prostu ładny, czytelny. I w taki prosty sposób mamy dowolne napisy. Możemy je zrobić bezpośrednio na pudełku, czy tak jak tutaj na takich elementach, które później naklejam na pudełka. W kolejnym filmie właśnie zaprezentuję, jak zrobić właśnie te pudełeczka z efektem krakle. Wszystkie produkty użyte w filmie dostępne są w naszym sklepie www.drewlandia.com.pl. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Prosimy o komentarze, a jeśli się podobało, to łapki w górę. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów.